Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 26 maja 2023. Jestem nadal tutaj na polu i zbieram głuk. Miałam przed chwilą telefon, pani dzwoni. Mam oznaczone te numery, ale byłam ciekawa, co ta pani ode mnie będzie chciała. Więc pyta się mnie, wyłudza dane, bo to jest wyłudzanie danych. Pyta się mnie, czy ja mam dom jednorodzinny, bo będą wysyłać kontrolerów do kontroli pieców. Na moje pytanie, skąd pani ma mój numer, kobieta momentalnie się rozłączyła. Więc widzicie sami, nie mogą gminy, bo gminy to robiły statystyki, bo ja jako sołtys oddałam burmistrza do prokuratury. Oczywiście wszystko zamiecione jest pod dywan. Robili takie spisy. Ja jako sołtys miałam wtedy chodzić od domu do domu, wypełnić taką ankietę z ludźmi, dostarczyć im wiadomości, kto jaki ma piec w domu. Więc ja się z tym nie zgodziłam, zbuntowałam się i po prostu protest podjęłam. Oczywiście oddałam to do prokuratury, są na to dokumenty. Burmistrz nie został ukarany, ten pan, który robił tą ankietę, też nie został ukarany. A teraz, widzicie, nie mogą tego wykorzystać, bo boją się, gminy boją się, że będą oskarżone o przekazywanie waszych danych. No to wpadli na pomysł, że będą was zastraszać, że będzie kontroler chodził, ale najpierw wyłudzą od was wszystkie dane. Gdzie mieszkacie, jaki macie piec, także uważajcie, nie pozwólcie sobie na to i nie udostępniajcie swoich danych żadnym ludziom przez telefon. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.